Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o takim równaniu. No to przepiszmy sobie ten wzór prostej. Mamy 3x odjąć 6y plus 7 równa się 0. No i musimy przekształcić ten wzór do postaci kierunkowej, czyli do postaci takiej, że po lewej stronie mamy tylko y, a tutaj mamy resztę równania. Czyli minus 6y zostawię po stronie lewej, a całą resztę przenoszę na prawą. Czyli będę miała tak, minus 3x odjąć 7. No i teraz obie strony podzielę przez minus 6, czyli mamy, że y równa się minus 3 podzielić przez minus 6, to będą 3 szóste, czyli 1 druga x, minus 7 podzielić przez minus 6, to będzie dodać 7 szóstych. No i teraz my chcemy wskazać równanie prostej równoległej do tej. To musimy zastanowić się, kiedy dwie proste są równoległe. Otóż warunek równoległości wygląda w ten sposób, że gdy dwie proste są równoległe, to oznacza, że mają takie same współczynniki kierunkowe prostych, czyli te liczby, które znajdują się przy x. Czyli w naszym przypadku przy x znajduje się 1 druga, czyli każda prosta, która przy x będzie miała 1 drugą, będzie do niej równoległa. No i patrzymy tak, tu mamy minus 2, tu mamy 2, tu mamy minus 1 drugą, a w podpunkcie A mamy 1 drugą, czyli to będzie odpowiedź poprawna.